Pewnego słonecznego dnia w Warszawie. Zgłodniałam. Ja też. Chodźmy do lodówki. Jakie ona ma dziwne ubrania. Ten świat się zrobił dziwny. Co się tak gabicie? Ale dziwne siedzenie. Tak stare auto. No chyba ty jesteś stara. To moja nowa fura. To wy wyglądacie jak z innej epoki. Gdzie to jest coś do jedzenia? O, patrz, 50 razy na wszystko. O, to moje ulubione jedzenie. A gdzie nasz rabat? U nas w sklepie nie ma rabatu. Chyba cofnęłyśmy się w czasie. Ale Rafa, o tym sami pomyślałam. Musimy znaleźć drogę do domu. Tak, ale najpierw kupmy ubrania, żeby ludzie się nas nie gapili. Czapeczki, tatabeczki, pantofelki dla miłej dziewczyneczki. Patrz, jaki mini fajny sklep z ubraniami. To ja poproszę tą torebkę, okulary i szpil. Poproszę tą torebkę, okularki, wianek i tamte sandałki. Ile zarobiłam hajsu. Fajnie, że mamy ubrania, ale szkoda, że nie mamy domu. O, to jest taka stara mata, prześpijmy się na niej. Okej. Też nie za domem, poszukajmy go z rana. Okej. Amelka, ten blok mi się wydaje znajomy. To tam powinniśmy mieszkać. To tu. Chcecie odpocząć w ogródku? Tak, tak, tak. Tu gdzieś musi być ten poddech. One jeszcze nie wiedzą, że będą zjedzone. Coś ukrywa! Dziewczynki, mam pyszne ciasto w lodówce. Zapraszam. Mam was! Już po was, głupie dziewuchy. Ale sobie ona u mnie zagromiła. Ale miałam Nina dziwny sen. Ej, ja też.